Cześć, ja jestem Kin, a to będzie tier ranking adaptacji Jane Austen. Przez ostatni tydzień nic innego nie robiłam, tylko oglądałam adaptację Jane Austen. I tak jeszcze nie obejrzałam wszystkich, ale postanowiłam już zacząć nagrywać, bo będzie tego sporo chyba. Więc jakby mi się zmienił głos w czasie nagrywania, no to już wiecie, magia montażu, prawdopodobnie to będzie inny dzień. Zaczniemy od takich brytyjskich adaptacji serialowych z lat 70. i 80. Na przykład Emma z 72 albo Perswazję z 71. Była też Duma i uprzedzenie z 1980. Ta Duma i uprzedzenie zdecydowanie najlepiej zrobiona z tych wszystkich trzech, które wymieniłam. Najlepsze kostiumy, najbardziej, że tak powiem, jest filmowa, ma jakąś muzykę i tak dalej. Za to Emma. W Emmie nasza główna bohaterka zachowuje się, jakby była Henrietto, to znaczy wszystkie swoje kwestie wypowiada takim głosikiem cieniutkim, wysokim i tak podnosi brwi do góry: ojej, panie Knightley! I ciężko jest uwierzyć, że to jest pewna siebie i inteligentna dziewczyna. Natomiast Knightley zachowuje się, jakby sobie pomylił rolę i jakby się urwał z jakiegoś Kojaka albo Columbo, jakby był detektywem z filmu noir, który przyszedł tutaj rozwiązywać zbrodnie, a nie szlachcicem w swoim dworze. Są to adaptacje słabe aktorsko, a przynajmniej ja nie lubię takiego aktorstwa bardzo teatralnego i sztucznego, bo to są właśnie bardziej teatry telewizji nagrane dla chyba uczniów, bo to jest jedyna grupa ludzi, którym bym polecała te adaptacje. Bardzo wiernie są oddane dialogi. Wszystko, co jest powiedziane w książce, jest powiedziane w serialu. One też są bardzo wierne fabule, więc jeśli ktoś potrzebuje zdać egzamin, a jednak nie czytać, to najlepiej obejrzeć właśnie taki serial. Ale w innym celu to nie za bardzo widzę po co. Ale ponieważ są bardzo wierne, no to nie damy ich do najgorszej kategorii. Niech sobie będą w kategorii M. Następnie popatrzymy sobie na różne adaptacje Emmy. Oczywiście najsławniejsza jest amerykańska produkcja z 1996 roku z Gwyneth Paltrow. Nie nienawidzę Gwyneth Paltrow tak bardzo jak kiedyś, ale wciąż nie jestem jej fanką, więc żaden film z nią w roli głównej nie ma szansy mi się spodobać jakoś szczególnie. I moim zdaniem ona nie rozumie ducha Emmy. Nie potrafi jej zagrać w każdym razie. Jest nijaka, miałka. Zamawiasz ciepły kotlet, a dostajesz zimną rybę Gwyneth Paltrow. Zupełnie nie. Natomiast oczywiście świetna jest Toni Collette i świetna jest na przykład pani Bates, którą gra Sophie Thompson, młodsza siostra Emmy Thompson. Więc mamy tutaj kreacje aktorskie dobre, tylko że niestety raczej nie dwie główne, bo ten pan Knightley też nieszczególnie mi się podoba. Jest oczywiście znacznie lepszy od Emmy, ale no nie mój ulubiony, nie mój ulubiony. Więc ten film idzie do kategorii OK, bo gdyby zmienić połowę postaci, połowę aktorów, to może by mi się podobał. W tym samym roku wyszedł brytyjski film telewizyjny z Kate Beckinsale. Ja bardzo lubię Kate Beckinsale i ogólnie wydaje mi się, że ona nawet by pasowała na Emmę, ale nie, może za młoda była? Może była za młoda, może sobie nie poradziła z tą trudną angielszczyzną i wypowiada ją raczej sztucznie, raczej wygłasza swoje linijki. I przez to też wychodzi na o wiele bardziej zimną i manipulującą niż Emma jest w rzeczywistości. Nie wiem, czy taki był zamiar Kate Beckinsale. Jeśli taki był jej zamiar, to ja się z nią nie zgadzam. Bardzo podoba mi się Mark Strong. Myślę, że jest albo najlepszym, albo prawie najlepszym panem Knightley, przynajmniej jakiego ja widziałam. I podoba mi się, że w tej adaptacji widać, że oni się dogadują i że myślą o sobie nawzajem, nawet kiedy robią inne rzeczy. Bardzo dobre są też wstawki,
takich dramatycznych scenariuszy, które sobie wyobraża Emma. I dzięki temu widać, jaką ma wielką wyobraźnię. Podobają mi się całkiem kostiumy, podobają mi się wnętrza, natomiast jest jakaś dziwna moda w tamtych czasach na naturalne oświetlenie, żeby wszystko było świecami albo światłem słonecznym oświecone. Przez to Kate Beckinsale wygląda ciągle, jakby miała wąsa. Jakby miała wąsa, to nie miałabym z tym problemu, ale ona nie ma wąsa, to po prostu cień jej ciągle pada na twarz z jej własnych ust. Z minusów. Od razu widać, że Frank Churchill to szmaciur. Ja nie wiem, jak ktoś może popatrzeć na jego twarz i nie stwierdzić, że jest okropnym człowiekiem. I również taki mały minus, pani Bates nie jest irytująca. W ogóle takie bardziej komiczne postaci, myślę, tutaj trochę szwankują. Jest to w porządku film, jeśli ktoś chciałby sobie obejrzeć, ale nie najlepszy, więc damy go do okej. Okay. Następnie adaptacja niekostiumowa, osadzona we współczesnym świecie, w Indiach. Jest to indyjski film z 2010 roku, nazywa się Aisha. Podobało mi się, jak twórcy filmu dobrze przenieśli Emmę na swój grunt kulturowy, wymyślili tym postaciom odpowiednie backgroundy, które sprawiają, że jedna ma wyższą pozycję, inna niższą i ma to wszystko sens. Podoba mi się też, że nie trzymali się kurczowo oryginału, tylko po prostu opowiedzieli swoją historię tak, jak chcieli. Spoko. Spoko by było, gdyby ta historia była fajna, a nie do końca jest. Ponieważ Aisha jest nie do wytrzymania i nie ma żadnych zalet. Twórcy filmu zobaczyli, że Emma i pan Knightley kłócą się w książce ze dwa razy i stwierdzili, drama, drama to jest nasze życie, 100% tego prosimy w naszym filmie. I oni się non-stop tylko kłócą. Dlaczego on w ogóle chce z nią przebywać? Ona jest tak irracjonalna, tak niewdzięczna, tak okropna. Nie ma zalet, nie ma. I również nie ma piosenek. Jest jedna, ale bez choreografii. Czy ja po to oglądam indyjski film, żeby... Nie słuchać piosenek? No chyba nie. Dlatego ten film idzie do kategorii M. Inny film, który przenosi Emmę do współczesnego świata, to Clueless. Po polsku Słodkie Zmartwienia. Film z 95 roku. Osadzony w amerykańskim high schoolu, szkole, o bardzo rozpuszczonej nastolatce. Dość płytkiej, ale niewinnej i z dobrymi intencjami. Tutaj, myślę, jest dobrze wyważona właśnie Emma jako postać, która ma wady, ale mimo wszystko chciałoby się z nią przebywać i jest spoko osobą. I też, myślę, dobrze jest oddane to, że relacja pomiędzy nią a Knightleyem jest trochę... może nie powinno było do tego dojść, bo tutaj Knightleyem jest jej przyrodni brat, więc mamy reakcję. Może nie, ale może jednak tak, bo to Paul Rudd i jest cute. Myślę, że to jest bardzo pomysłowy i dobry sposób opowiedzenia tej historii na nowo, więc to idzie do kategorii dobra. Następnie nowa Emma z 2020 roku. O, to już nie taka nowa, to było dawno temu. No dobrze, w każdym razie najnowsza jak na razie. I tu jest taki problem, że ja nie znoszę Anny Taylor-Joy. Jak dla mnie ona niszczy każdy film, w którym się pojawia, włącznie z tym. Jak dla mnie ona ma dwie miny na krzyż i zupełnie nie jest w stanie oddać żywotności Emmy i robi tutaj z Emmy straszną bitch. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób interpretuje Emmę jako taką strasznie zimną, kalkulującą i pełną pogardy. Zupełnie się to nie zgadza z moim obrazem Emmy. No ale powiedzmy, że nie ma obowiązku interpretować Emmy w mój sposób, ale nie podoba mi się to. Ale nawet pomijając ten zarzut, zaakceptowałabym film bardziej ironiczny albo mniej ironiczny, a taki w rozkroku jest taki nie wiadomo co, ni ptak, ni ryba. Ale za to prześliczne są kostiumy, wnętrza, taki stylowy jest ten film, taki ładny kompozycyjnie, ładnie oświetlony. Pod tym względem świetny. I w takich momentach, kiedy
sceny są stuprocentowo komiczne i mają być komiczne, jak na przykład wszystkie sceny z Eltonem, z panią Eltonową, z Mirandą Hart, moją kochaną, czyli panią Bates, te wszystkie sceny działają, bo ci aktorzy są bardzo dobrzy i pasują do ironii tego filmu. A wszystko, co się dzieje między Knightleyem i MMO, jak dla mnie do wywalenia, tym bardziej, że ten Knightley też niezbyt dobrze gra. Więc plusy, minusy, powiedzmy, że jest to film okej, chociaż w moim sercu bardziej me, no ale nie mogę przekreślać całego filmu tylko dlatego, że Anna Taylor-Joy ma jedną twarz, jak my wszyscy, ale wiecie, o co chodzi. Następnie moja ukochana Emma i być może moja ulubiona adaptacja Jane Austen w ogóle? Znaleźliśmy moją ulubioną, nie mam po co dalej oglądać, dziękujemy, do widzenia, widzimy się następnym razem. Ale tak, chodzi mi o Emmę z 2009 roku, serial BBC, 4 odcinki w roli głównej Romola Garai, jedyna prawdziwie dobrze oddana Emma. Nie zapraszam was do dyskusji, ona jest doskonała. Jest żywiołowa, roześmiana, taka miła, pomimo tego, że jest niemiła. Nie tylko ona jest tutaj świetna, serial jest w całej rozciągłości świetny aktorsko. Wszyscy są tutaj co najmniej okej, a w większości bardzo dobrzy. Również Tommy Lee Miller, on się tak nie nazywa, on się nazywa Johnny Lee Miller, który, powiedzmy to sobie, no nie wygląda na amanta, takim jest troszeczkę szczurym myszkiem, ale jest tak świetnym aktorem, że obok Marka Stronga jest moim drugim ulubionym Knightleyem, bo tak umie jedną miną pokazać pobłażliwość dla Emmy, przyjaźń i nostalgię, tęsknotę za nią, tę ukrytą miłość i tak dalej. Serial jest ogólnie stylowy i przyjemny do oglądania, no ale wiele tych filmów i seriali jest stylowych i przyjemnych do oglądania, a niewiele ma tak dobrze oddaną relację główną i dlatego należy go oglądać. On jest oczywiście w kategorii super. Następnie mamy dwie adaptacje Mansfield Parku, z których żadna nie jest szczególnie dobra, tylko z innych powodów, więc tak naprawdę mamy tutaj do wyboru tylko mniejsze zło. Wersja z 1999 jest lepsza aktorsko. Znowu nam się tutaj pojawia Johnny Lee Miller i Edmundem jest idealnym, bo tu jeszcze jest młody i piękny, więc nawet nie wygląda szczególnie szczurowato, a jak już wspominałam, jest świetnym aktorem. Główna aktorka też jest dobra, ale nie odwzorowuje w ogóle osobowości Fanny. Twórcy filmu stwierdzili, sorry, Fanny jest zbyt nudna, wolimy Elizabeth Bennet i napisali Elizabeth Bennet. I w sumie mnie to nie przeszkadza, ja się z nimi dosyć zgadzam, mnie również Fanny nudzi jako postać. Ja mam do tego filmu głównie trzy zastrzeżenia, przede wszystkim kostiumy i wnętrza. Widać od razu, że ta bogata, piękna posiadłość Thomasa Bertrama to jest po prostu jakaś ruina, do której ktoś wsadził trzy krzesła na krzyż i udajemy, że to czyjś dom. I nawet się nie będę czepiać, że sylwetki tych sukien są nieodpowiednie do czasów i niespójne, a nie jestem jakoś strasznie zafiksowana na tym punkcie, ale Mary Crawford, która jest teoretycznie osobą pławiącą się w luksusie, ma tylko dwie sukienki, podczas gdy Fanny, biedna krewna, która nie ma żadnych pieniędzy, ma ich chyba ze trzy razy więcej. Drugi mój problem to takie straszne walenie nas po mordzie tematyką tego filmu. Dobrze, że jest wprowadzony temat plantacji i niewolnictwa i pracy, na której zbudowane jest bogactwo Mansfield Parku i arystokracji w ogóle. Wprowadzić temat? Proszę bardzo, ale ciągle mnie w tym walić po głowie? No to już nie, dziękuję. A trzeci powód jest bardzo osobisty. Otóż ja zdążyłam wyprzeć, że w teatrze na studiach wystawialiśmy Mansfield Park oraz Lover's Vows,
czyli tę sztukę, którą w książce postaci wystawiają sobie w domu. I ja tam byłam, tą dziewczyną, która podrywa swojego nauczyciela. Nienawidziłam tej roli i chciałabym o tym zapomnieć, a ten Mansfield Park nie pozwala mi o tym zapomnieć. Pomieszanie plusów i minusów, więc damy do kategorii OK. Da się to oglądać. Drugi Mansfield Park z 2007 ma taką zaletę, że Fanny w nim rzeczywiście jest jak Fanny. Małomówna, nieśmiała, bardzo moralna, ale też ma absolutnie fatalną fryzurę. Ja nie oczekuję jakiejś niesamowicie akuratnej fryzury do okresu, ale te jakieś fale z plaży, które nosi Fanny, nie da się na nią patrzeć. Przynajmniej ja nie mogę na nią patrzeć i wierzyć, że ona żyje w czasach Regency. I chociaż ona akurat jest dobrą aktorką, to w większości ta wersja aktorsko dość kuleje. Myślę tutaj przede wszystkim chyba o Edmundzie, no, który również ma dużo czasu na ekranie, a który jest takim Adrianem Brody dla ubogich. Wszystko wypowiada, jakby miał się zaraz rozpłakać, albo jakby miał zaraz umrzeć. Cały czas tylko tak szepcze dramatycznie. Chłopie, zjedz śniadanie. Ostatni problem z tym filmem jest taki, że on jest bardzo skrótowy. Ciach, 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 scena za sceną, ledwie zdążymy oddech wziąć, już jest następna scena. Trzeba już znać i lubić Mansfield Park, żeby móc czerpać przyjemność z tego filmu. Trzeba sobie po prostu samemu dopowiedzieć wszystkie te emocje, których tutaj brakuje. Dlatego film trafia do kategorii me. Następnie trzy adaptacje Perswazji. Wszyscy wiemy, która adaptacja jest fatalna, nie ma zalet i trafia natychmiast do kategorii fuj. Oczywiście jest to ta z Dakotą Johnson z 2020 roku. I wiecie, że ja nawet myślałam, że ja będę fanką tego filmu, bo myślałam sobie, a ja w sumie lubię czasem ironiczne filmy, ja lubię czasem humor, a taka ze mnie zabawowa dziewczyna. Natomiast ten film nie jest śmieszny. Jest ironiczny, ma być niby ironiczny, ma być niby nowoczesny, ale to w ogóle nie ma uroku, to nie jest śmieszne. Dakota Johnson prowadzi narrację takim rachitycznym głosikiem, właśnie smutnym strasznie. To zupełnie mi nie pasuje do niby to zabawowego i z przymrużeniem oka filmu. Na szczęście pozostałe dwie adaptacje są spoko. W wersji z 1995 główną rolę gra Amanda Root i ona jest dobrze dobrana. Ma taką smutną twarz, może nawet trochę za smutną, ale widać w niej Anne, to jest Anne, w którą ja mogę uwierzyć i której emocje rzeczywiście wypisane są na jej twarzy. Film jest bardzo stylowy. Zachowuje moim zdaniem dobry balans pomiędzy pokazywaniem takiej biednej, brudnej części życia, kurczaków, błota i tak dalej, i tej pięknej, pięknych widoczków, pałaców, pięknych strojów. Jest to jedna z tych adaptacji, w których najbardziej wierzę w epokę Regency. Nawet nie wiem, czy tam te stroje się zgadzają, czy nie. Po prostu cała atmosfera tego filmu przenosi mnie w przeszłość. Ale ma to swoje złe strony, ponieważ częścią tej atmosfery jest ten pomysł, którego ja nie mogę z nim, oświetlania wszystkiego naturalnym światłem, świecami lub słońcem, co tam akurat wychodzi. I przez to postaci na przykład mają jakieś takie srebrne zęby, są całe żółte. Nie zgadzam się na to. Ale mój największy problem z tym filmem to jest Kieran Hines, który gra kapitana Wentworth'a. Ja nie mam nic do tego człowieka, ale na Amanta to on się nie nadaje. Kiedy on patrzył na nią niby z tęsknotą, niby z pożądaniem, to ja miałam wrażenie, że on chce dać Anne w mordę. Nie jestem w stanie się całkowicie zanurzyć w tę historię, kiedy Kieran Hines robi takie miny. Dlatego ten film, pomimo wielu zalet, jest dla mnie okej. Wersja z 2007 roku jest mniej wierna, trochę obyczajowo taka troszkę może zbyt odważna, bo oni tam na końcu to się całują, tak, na ulicy. W wersji z 1995 też się trochę całują, ale to jest tylko takie małe, a tutaj to na całego.
Ale prawda jest taka, że większość osób oglądających filmy kostiumowe chce otwartych wyrazów uczuć i pocałunków, więc to chyba nie jest jakaś wielka wada. A dzięki tym otwartym emocjom relacja pomiędzy Anne i kapitanem Wentworthem jest bardzo dobrze oddana. Oczywiście ten kapitan Wentworth jest o wiele lepszy niż w tamtej wersji, no ale powiedzmy sobie, poprzeczka była zawieszona nisko. Natomiast Sally Hawkins również podoba mi się bardziej jako Anne, no co też nie jest dziwne, bo ona jest świetną aktorką. I korzystając z tych możliwości emocjonalnych gry aktorskiej, ten film wyciąga na wierzch tę udrękę, którą Anne musiała czuć. Widać tutaj, jak każde słowo Wentwortha jest po prostu jak nóż wbity w jej pierś. Jak on za każdym razem, kiedy ją widzi z innym facetem, to w środku umiera. Dlatego mnie się bardzo ta wersja podobała i daję ją do kategorii dobra. Okej, następnie rozważna i romantyczna. I nawet nie będziemy udawać, że jakikolwiek inny film może się równać temu z Emmą Thompson z 1995 roku, napisanemu przez Emmę Thompson w ogóle. Wspaniale napisanemu, wspaniale nakręconemu, wspaniale zagranemu. Ten film nie ma wad. Może dla jakichś strasznych fanów Jane Austen on ma wadę taką, że nie jest szczególnie wierny. Coś tam poprzestawiali, coś tam pousuwali. Mnie to nie obchodzi. Jako film uważam go za film perfekcyjny. W związku z czym oczywiście idzie do kategorii super. A teraz popatrzymy na jego ubogich krewnych, czyli inne adaptacje. Prada albo nic to jest film z 2011 roku, który przenosi fabułę rozważnej i romantycznej do współczesnej Kalifornii. Dwie córki bardzo bogatego, chyba imigranta meksykańskiego, a przynajmniej osoby pochodzenia meksykańskiego, zostają bez niczego i muszą przeprowadzić się do swojej ciotki, która mieszka w biednej dzielnicy meksykańskiej. I ten film to jest skrzyżowanie Jane Austen z meksykańską telenowelą. To, co jest dramatyczne w oryginale, tutaj jest jeszcze bardziej dramatyczne. No i nie jest to perła kinematografii, ale ja się przy tym bardzo dobrze bawiłam. Jest to przyjemna historia miłosna, no, którą już znam, ale poza tym również ciekawe spojrzenie właśnie na kulturę meksykańską w Los Angeles. Taki to jest trochę list miłosny do kultury Chicana, murali, do sztuki, do tańców, do ubrań, więc to było dla mnie ciekawe i umilało mi seans. I wynagradzało wszelkie braki, powiedzmy, logiki. Więc ten film idzie do kategorii OK. Naprawdę fajnie się go ogląda, no ale jak już mówiłam, nie jest to jakiś niesamowicie dobry film, dlatego nie idzie wyżej. Następnie Kandukondain. Chyba tak to się czyta. To jest tamilski film z 2000 roku, który również osadza rozważną i romantyczną w świecie współczesnym, oczywiście w Indiach. Myślę, że ten film się bardzo ciekawie ogląda pod względem kulturowym, bo z jednej strony indyjska kultura dobrze się wpasowuje w świat Jane Austen ze względu na aranżowane małżeństwa i kulturę czystości, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o ton indyjskich filmów, jest on bardzo odległy od tonu takich klasycznych powieści jak Jane Austen. Humor jest bardzo indyjski, taki bardziej slapstickowy na przykład. Ale dla mnie było bardzo ciekawe, jak ta historia się zmieniła po przeniesieniu na inny grunt kulturowy. Uważam, że zostało to zrobione bardzo naturalnie i świetnie przystosowane. I przy tym jest on zabawny, uroczy, wzruszający, nawet troszkę się popłakałam. Taki rozrywkowy, naprawdę rozrywkowy. I co ważniejsze, były piosenki, były tańce. Tego właśnie oczekuję od indyjskiego filmu. Dziękuję bardzo.
Jeśli oglądacie indyjskie filmy, albo jeśli nie boicie się spróbować, to moim zdaniem to jest dobra adaptacja i polecam. Ostatnia adaptacja rozważnej i romantycznej to serial kostiumowy z 2008 roku, 3-odcinkowy. No i niestety, to jest właśnie uboga krewna filmu z 95, ponieważ te inne adaptacje odchodzą od tego kontekstu kostiumowego, nie próbują robić Jane Austen, tylko robią coś swojego. A tutaj to porównanie pomiędzy adaptacjami jest bardzo bezpośrednie, bo próbują robić to samo, a ta adaptacja, no, pod każdym względem jest gorsza od tej z 95. No bardzo mi przykro, ale nawet nie chciało mi się oglądać tego serialu, bo cały czas sobie myślałam, jak wspaniałe były Emma Thompson i Kate Winslet, a jakie, no nijakie są te dziewczyny w porównaniu. No nie ich wina, wiadomo, że do tych dwóch aktorek ciężko się porównywać. Ale też pod innymi względami. Jest po prostu mniej piękny, gorzej napisany, tak emocjonalnie, w ogóle nie trafiający w sedno tych relacji, nie pokazujący żadnego rozwoju emocjonalnego pomiędzy nimi. No, był on bardzo me i tak właśnie będzie, trafia do kategorii me. Następnie adaptacja Northanger Abbey z 2007 roku, kostiumowa również, z Felicity Jones i J.J. Fieldem. I muszę powiedzieć, że J.J. Field, ale strasznie ciężko się to mówi. W każdym razie on mi się bardzo podobał tutaj. Był doskonale łagodny, ale czarujący. Takim był amantem, niezbyt nachalnym, a bardzo ujmującym. Świetnie tutaj też jest oddana ta zbyt bujna wyobraźnia Catherine, która pracuje non-stop i wymyśla scenariusze. I te scenariusze rzeczywiście są zabawne. Ogólnie dobrze się bawiłam, była przyjemna, zabawna, tylko ja jej trochę nie mogę oglądać, bo ja wiem, że ona się tam mara pod koniec i ja na przykład teraz, oglądając do tego filmiku ten film, musiałam wyciągnąć słuchawki na tę jedną rozmowę, kiedy ona się mara. Ja tego nie mogę przeżyć, więc to mi troszeczkę psuje moją rozrywkę, ale oczywiście jest to dobre, bo to znaczy, że jest emocjonujący dla mnie ten film. I daję go do kategorii dobry. Obejrzałam też film z 93, Ruby w Krainie Szczęśliwości, bo wyczytałam, że jest to adaptacja Northanger Abbey. Ale to nie jest prawda. To jest tylko konwersacja z Northanger Abbey. Jest tutaj również dwóch amantów i jeden jest lepszy, drugi gorszy. Natomiast zupełnie inaczej się to rozwiązuje. Zupełnie inaczej też to przebiega po drodze. I nie jest to film o miłości. Zupełnie nie. Po prostu o młodej dziewczynie. Dramat, niezależny, bardzo dobrze nakręcony, poważny i mający różne ciekawe przemyślenia, ale po prostu mający bardzo niewiele wspólnego z Jane Austen, więc nawet nie wiem, czy można go tutaj umieszczać. Daję go do kategorii dobra, bo to jest dobry film, ale nie jest to dobra adaptacja, bo ona nawet chyba nie próbuje być, tylko po prostu nawiązuje raz czy dwa do Northanger Abbey. Następnie Przyjaźń czy kochanie? To jest adaptacja powieści Lady Susan i ona jest jedną z tych takich ironicznych, uwspółcześnionych, lekko kostiumowych, ale tak duchem współczesnych, takich jak Emma z 2020 albo Perswazję z 2022. Tylko że wydaje mi się, że ona najlepiej właśnie do tego się zabiera. Przede wszystkim dlatego, że wybrała sobie najlepszy możliwy materiał w tym celu. Powieść o kobiecie, która rzeczywiście jest manipulantką i biczą i zimną osobą i w której te machinacje społeczne są na pierwszym miejscu, a romans jest raczej w tle. Więc więcej miejsca jest właśnie na tę ironię. I nasza główna bohaterka nie musi być sympatyczna, i w sumie nie jest, chociaż może troszkę jest, bo jest zabawna. Kate Beckinsale tutaj, będąc biczą, zimną, kalkulującą, rzeczywiście dobrze się sprawdza i ja ją lubię oglądać. Ten film idzie do kategorii
Dobra. Następnie mamy milion adaptacji Dumy i Uprzedzenia. Jest ich chyba więcej niż wszystkich innych razem wziętych. Ja oczywiście wszystkich nie obejrzę, jestem tylko jednym małym człowiekiem, ale i tak widziałam ich sporo. Zaczniemy może od tych sławnych. Niech już będą z głowy, bo wszyscy wiemy przecież, że ta z 95 roku jest najlepsza. Jest wzorem cnót wszelkich, jeśli chodzi o adaptację. Wierna historycznie, wierna historii, wierna psychologii postaci. Dobrze zagrana, dobrze dobrani aktorzy. No nie ma wad, nie ma wad ta adaptacja. Oczywiście mówię o tym serialu. I oczywiście on idzie do kategorii super. Jeśli chodzi o film z 2005 roku, to wydaje mi się, że już nie ma takiego konsensusu co do tego, czy on jest bardzo dobry, czy nie, bo wiele osób nie może przeżyć tego, że on nie jest wiarygodny historycznie, no na wiele sobie pozwala, bardzo unowocześnia tę historię pod pewnymi względami. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Kiedyś mi przeszkadzało. Kiedyś miałam taki okres, że sobie myślałam, nie, musi być wszystko wiarygodne, ale na szczęście już mi to przeszło. Chociaż przyznam, że dalej mi nie przeszło, jeśli chodzi o książki. Z książkami dalej tak mam. Ale wracając do filmu, teraz doceniam go za to, czym jest i za to, co robi dobrze, czyli wydobywa na wierzch emocjonalność tej historii. To jest film, przy którym sobie można powzdychać, popiszczeć, och, jaki wspaniały jest pan Darcy i tak dalej. Powczuwać się można w niego jednak o wiele bardziej niż w tę wersję z 95. Jest też świetnie zagrany aktorsko. Można się nie zgadzać co do tego, czy interpretacja Darcy'ego jest prawidłowa, no bo owszem, on tutaj jest taki bardziej nieprzystosowany społecznie i nieśmiały, a wcale nie dumny. Ale mnie się podoba taka zmiana, bo sprawia, że jest bardziej sympatyczny. A no, nie da się ukryć, że cała jest plejada świetnych aktorów i też jest śliczny, jest taki nastrojowy, ma piękne kolory, ma piękne tańce. No, no tak, do powzdychania. Więc on również idzie u mnie do kategorii super. Obejrzałam też serial holenderski z 61 roku, Cztery siostry Bennet. Sam tytuł mówi nam już, że nie jest to adaptacja szczególnie wierna, skoro mamy tylko cztery siostry. On oczywiście czerpie z książki i to nawet garściami w niektórych przypadkach. Na przykład jest mnóstwo pana Beneta i pani Bennet, ich konwersacji. Ta kopalnia komedii jest po prostu wykorzystana do cna. A na przykład ledwie lźnięty jest pan Collins. Najwyraźniej nie uznali go za wystarczająco zabawnego. No i wiecie, myślę, że można się czepiać różnych rzeczy w tej adaptacji. Na przykład to, że jest taka dosyć teatralna, że postaci wyglądają na 10 lat starsze niż powinny być, że zupełnie nie zgadzają się kostiumy, no ale to są wszystko szczegóły. Przede wszystkim chodzi o to, że ten serial nie ma nic do zaoferowania, co by było świeże, inne, co by coś wnosiło nowego dla nas do tej historii. No i w takim świecie, gdzie istnieją te adaptacje z 95 i z 2005, on jest zbędny. Dobry jak na swoje czasy, ale dla nas już przebrzmiały, że tak powiem. Dlatego idzie sobie do kategorii OK. Duma i Uprzedzenie i Zombie brzmi jak bardzo fajny koncept. Połączenie akcyjniaka z obyczajową historią to mogłoby być fajne. Ale niestety ten film nie działa ani jako film akcji, ani jako retelling Jane Austen. Nie jest ani przyjemny do oglądania pod względem obyczajowym, ani też nie ma ciekawych scen akcji. Mnie niewiele potrzeba, żeby się zaangażować w historię miłosną Dumy i Uprzedzenia, ale Sam Riley jest w tym filmie takim kawałkiem drewna, który wygłasza robotycznie swoje kwestie i to jeszcze głosem człowieka, który pali 30 fajek dziennie. Ja nie wiem, czy to jest jego normalny głos, bo brzmi jakby udawał, jakby był takim Batmanem, wiecie, jak Christian Bale udawał
Batmana i mówił cały czas tak. To właśnie tak robi Sam Riley. Nie rozumiem tego. Jest to okropne. No i niestety, jeśli chodzi o scenariusz, fabuła Dumy i Uprzedzenia jest dość nienaturalnie wbudowana w historię o zombie, a wszystko, co dodali od siebie twórcy, jest strasznie żenujące. W sensie wszystkie te kwestie cringe'owa, okropna, bardzo mi się nie podobały. Zamierzałam go dać do kategorii me, no bo obiektywnie nie jest to najgorzej zrobiony film, ale tyle rzeczy mi się w nim nie podoba, że aż dam go do fuj. Również wiele mnie irytowało w retellingu bollywoodzkim Dumy i Uprzedzenia, po angielsku Bride and Prejudice, po polsku on się nazywa po prostu Duma i Uprzedzenie. Przede wszystkim irytował mnie zmarnowany potencjał tego filmu, bo niby on jest Bollywoodem, ale tak naprawdę wcale nie. Jest w tym filmie taka scena, że Lalita, czyli Elizabeth, mówi Darcy'emu, że on chciałby przyjechać do Indii, ale nie mieć do czynienia z Indusami, że chciałby Amerykę w Indiach. I dokładnie tym jest ten film. Niby to jest film o indyjskiej kulturze, a tak naprawdę wszystko, co jest najbardziej indyjskie, zostało z niego wymazane. Postaci pozytywne mówią bez akcentu, mówią z brytyjskim akcentem i cały czas tylko po angielsku. Wszyscy tu mówią po angielsku z jakiegoś powodu, nawet jak nie ma żadnego Anglika w pobliżu. Tylko pierwsza piosenka jest rzeczywiście piosenką bollywoodzką, a następne wszystkie są w zachodnim stylu, są tak naprawdę disneyowskimi piosenkami, które są po zachodniemu śpiewane, po zachodniemu tańczone, po zachodniemu nagrane. Ja w ogóle nie wiem po co. Jest to strasznie cringe'owe i głupie. I też denerwuje mnie, bo oglądając ten film nie macie pojęcia, do czego jest zdolna Aishwarya Rai. I ona nawet nie jest moją ulubioną aktorką bollywoodzką, ale ona potrafi takie rzeczy robić, tak świetnie tańczyć, jest lepszą aktorką niż się wydaje w tym filmie. Ale żeby być sprawiedliwą, muszę wspomnieć o jednej sekwencji z piosenką, która mi się podobała. Piosenka mi się nie podobała, ale podobało mi się, że została ona nagrana w bardzo bollywoodzkim stylu, czyli nagłe zmiany lokacji w dziwacznych miejscach, które nie mają nic wspólnego z fabułą, zupełnie fantazyjne i nagle surferzy wychodzą z morza i zaczynają śpiewać dla naszych głównych postaci. To lubię. To było fajne. Cały czas narzekałam, więc prawdopodobnie spodziewacie się, że ja bardzo nisko ocenię ten film, ale nie, nie jest tak, bo mimo wszystko jest on całkiem przyjemny, więc dam go do kategorii OK. Czarnym koniem tego wyścigu okazał się film z 1940 roku, który po polsku nazywa się W pogoni za mężem, ale po angielsku po prostu Duma i Uprzedzenie. Ja przyznam, że siadając do niego byłam dosyć przekonana, że on będzie nudny, a tymczasem okazał się bardzo rozrywkowy, bardzo zabawny, uroczy, czarujący. I myślę, że jedną z rzeczy, która sprawia, że on jest ciekawy do oglądania, jest to, że on nie próbuje tak dokładnie odwzorować Dumy i Uprzedzenia. I to widać już od pierwszej sceny, która nie jest w sposób przewidywalny osadzona w Longbourn, że pani Bennet przychodzi do pana Benneta i tak dalej. Tutaj jest to inaczej rozegrane. Jest też bardziej zabawne i żywiołowe. I właśnie sporo własnego humoru ten film wprowadza do tej historii. Ogląda się go bardziej jak film Disneya niż jak adaptację Jane Austen. Więc oczywiście pod względem wierności miałby ocenę złą, ale jest po prostu szalenie przyjemnym, zabawnym filmem z charyzmatyczną główną bohaterką i daje go do kategorii dobra. Następnie Bridget Jones. Wszyscy znamy ten film, wszyscy go oglądaliśmy, wszyscy mamy już na jego temat opinię, więc nawet nie będę go jakoś szczególnie opisywać. Mnie nie przeszkadza to, że jest trochę głupi. Uważam, że zatrudnienie Colina Firtha, żeby grał odpowiednik Darcy'ego, to był genialny, po prostu genialny move. Ktoś to wymyślił wspaniale. I nawet jeśli się nie jest fanem tych zaszłości obyczajowych z lat 2000 i humoru trochę chwilami rynsztokowego, to nie da się ukryć, że ten film jest po prostu bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zagrany, zabawny,
pełen uroku i ja dalej lubię go oglądać i daję go do kategorii dobra. Następnie YouTube'owa adaptacja, czyli Lizzie Bennet Diaries z 2012 roku. Matko, jak to było dawno. W każdym razie, jeśli nie wiecie, o co chodzi, istnieje taka adaptacja, którą można obejrzeć na YouTubie, która składa się z niby nagranych przez Lizzie Bennet vlogów. Oczywiście wszystkie osoby zatrudnione w tej adaptacji są aktorami, ale ze względu na tę formę wytwarza się taka trochę parasocjalna więź pomiędzy nami i Lizzie. Łatwiej jest zapomnieć, że ona nie jest prawdziwą osobą, tym bardziej, że sceny z innymi postaciami bardzo często wyglądają tak, że ona nagrywa vloga, ktoś jej przerywa, wchodzi do pokoju i kamera dalej nagrywa i jakby podglądamy ją w jej prywatnym życiu. Podoba mi się ta adaptacja aktorsko. Myślę, że dobrze są dobrani aktorzy do postaci. I też podoba mi się to, co zostało zrobione tutaj z historią Lydii. Jest ona rozegrana trochę inaczej. Więc to jest dobra adaptacja. Następnie Duma i uprzedzenie z 2003 roku. To jest taki niezależny film, bardzo małym budżetem zrobiony, widać to od razu, osadzający fabułę Dumy i uprzedzenia we współczesnym stanie Utah wśród mormonów. Ale ten wątek mormoński nie jest jakoś strasznie podkreślony i myślę, że nawet dałoby się nie zauważyć go jakoś bardzo, tylko pomyśleć, że no może dużo chodzą do kościoła, ale niekoniecznie, że to są mormoni. Za to absolutnie nie da się nie zauważyć, że to jest film z początku lat 2000. Bardzo tutaj czuć tymi właśnie notice, fryzury, ubrania, obsesja na punkcie chłopaków, diet, wszystko to tutaj jest. Niestety jest ten film bardzo słabo zagrany. Dodatkowo dość słabo napisany, dość słabo nakręcony. Tak widać sceny, które mogłyby być zabawne nawet, gdyby były lepiej zrobione, ale głównie niekończący się cringe nas czeka, jeśli chcemy oglądać ten film. I trochę mi się wydaje niesprawiedliwe dawać do tej samej kategorii Perswazję, które miały budżet, miały wszystko, co powinny mieć, żeby zrobić dobry film, a i tak są słabe. I ten film amatorski właściwie, zrobiony przez jakiegoś człowieka zaraz po szkole, zagrany przez amatorów, no ale on jest bardzo słaby, więc idzie do kategorii fuj. Nie wiem, czy pamiętacie, że powiedziałam, że Prada albo nic to jest połączenie Jane Austen i telenoweli. Ale to było zanim obejrzałam ten serial, który nazywa się W świecie Jane Austen i jest o dziewczynie ze współczesnego świata, która przez magiczne drzwi wymienia się miejscami z Elizabeth Bennet. Ten serial ma tylko 4 odcinki, ale takie stężenie dramy. Nie wiem, kiedy ostatnio widziałam tyle dramy w tak krótkim czasie. Absolutnie każdy jeden zwrot akcji jest bardziej absurdalny od poprzedniego. Bardziej przerysowany od poprzedniego. To jest taki fast food Jane Austen. Człowiek sobie myśli, co ja patrzę, co tu się dzieje, ale nie może przestać oglądać. To jest oczywiście też serial, który ma być karuzelą zabawy. Gag za gagiem się sypie. Ale ja osobiście nie jestem odporna na cringe, wręcz jestem bardzo nieodporna. Te ciary żenady nie do końca są dla mnie przyjemne. No i też nie jest to jakoś niesamowicie świetnie zrobiony serial, więc ja go daję do kategorii OK. Kraina Jane Austen po polsku ma dość podobny tytuł do tamtego serialu i też dość podobny koncept, bo jest o kobiecie współczesnej, która wykupuje wakacje w Austenlandzie, czyli w takim miejscu, gdzie odtwarza się życie z czasów Austen. I to też jest film przede wszystkim komediowy, ale tutaj te ciary żenady były dla mnie przyjemne. On mnie naprawdę, naprawdę bawi. Strasznie się zaśmiewałam. Może dlatego, że główną rolę komediową gra Jennifer Coolidge, a ja uważam, że ona jest hilaryczna, strasznie, strasznie śmieszna. Kocham ją.
Ale nie tylko ona jest tutaj śmieszna, wszyscy aktorzy komediowi wykonują naprawdę świetną robotę. A aktor romantyczny również jest świetny, ponieważ tutaj znowu mamy J.J. Fielda, który jakimś cudem jest jeszcze lepszy jako pan Darcy niż był jako pan Tilney w Northanger Abbey. To jest idealna komedia romantyczna. Idealna mieszanka komedii i romansu bardzo dobrego, takiego do powzdychania. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to dla mnie ten film ma tylko jeden minus. Ta główna aktorka jest mało charyzmatyczna w porównaniu do tych innych świetnych aktorów i troszeczkę nam tu ginie w tłumie. Ale nie jest to minus na tyle duży, żeby zmienić moją opinię o filmie. On jest super i trafia do kategorii super. Następnie serial kostiumowy, ale trochę nietypowy, bo nie opowiada historii Dumy i Uprzedzenia, a jest takim jakby sequelem. Jest osadzony w późniejszym czasie, kiedy Darcy i Elizabeth są już od kilku lat małżeństwem. Nazywa się Śmierć w Pemberley i jest kryminałem, tak. Właśnie tak. I ten serial do fabuły kryminalnej wprowadza bardzo ciekawe wątki obyczajowe. Na przykład pokazuje, jak wygląda dynamika związku Elizabeth i Darcy'ego teraz po latach. Opowiada też historię Georgiany. No, jest ciekawy i ten wątek kryminalny też jest dosyć ciekawy. Tylko ja mam jeden problem z tym filmem, z tym serialem, dość duży, taki, że tutaj tak naprawdę fabuły jest na dwa odcinki i ten trzeci jest bardzo wymuszony. Pewne sekwencje, pewne sceny powtarzają się po nawet 3 razy, a są zupełnie zbędne. No i robi się to dość nudne. Ale on ma tyle zalet. Naprawdę jest dobrze zrobiony, dobrze zagrany, ciekawie wymyślony. No, pomimo tego, że jest za długi i trochę przegadany, to dam go jednak do kategorii dobry. Ostatnia adaptacja Dumy i Uprzedzenia to Fire Island, film z 2022 roku, który przenosi tę fabułę do współczesnych czasów, do Nowego Jorku. Tutaj grupa przyjaciół gejów jedzie na wakacje na Fire Island i w ciągu tego tygodnia wakacji rozgrywają się wszystkie wydarzenia tego filmu. I mnie się wydaje to bardzo kunsztownie zrobione, że cała historia Dumy i Uprzedzenia, wszystkie te wzloty, upadki, no nie cała historia, oni tam oczywiście pewne rzeczy pomijają, ale wiecie, tej głównej historii, takie emocjonalne momenty, wszystkie są zachowane na tak niewielkim odcinku czasu, a jednocześnie nie mamy poczucia, że jest to zbyt pospieszne, że nie miała czasu się rozwinąć ta relacja. To jest wiarygodne emocjonalnie. Myślę, że w ogóle świetnie jest napisany ten film, bo oddaje hołd Jane Austen trochę w sposobie narracji na przykład, ale jednocześnie jest bardzo aktualny, rzeczywiście współczesny, rzeczywiście odpowiedni dla naszych czasów. I tak samo jak książki Jane Austen, to jest komedia o manierach, o podziałach klasowych, o problemach społecznych, tylko właśnie uaktualniona, opowiadająca o współczesnej Ameryce. Ja się świetnie na niej bawiłam. Śmiałam się, wzruszałam się, angażowałam się w te relacje, robiłam o, ale cute na niektórych scenach i tak dalej. Może powinnam Was ostrzec, że ze względu na miejsce i czas osadzenia tego filmu jest on bardzo swobodny obyczajowo. Jest tutaj bardzo swobodne podejście do seksu. Prawie wszyscy faceci na tej wyspie przyjechali tutaj, żeby zaliczyć i jest to dość dosadnie pokazane, ale no cóż, taka jest po prostu prawda, więc mnie to nie przeszkadzało, a tym bardziej doceniam to, że na tej wyspie, w tym otoczeniu opowiedziana została wiarygodna, słodka historia miłosna. I w ogóle super jest chemia pomiędzy tutaj Elizabeth i Darcy'm. Sorry, nie pamiętam jak się nazywają. Widziałam ten film tylko raz
I tylko dlatego chyba nie chciałabym go dawać do super, bo nie wiem, czy on jest taki, wiecie, do częstego i ponownego oglądania, ale mam takie podejrzenie, że jest, więc chyba dam go do super i zobaczymy, czy w przyszłości to się sprawdzi. No i to wszystko. Powiedzcie mi, czy wy jeszcze żyjecie? Bo ja chyba ledwie. Powiedzcie mi, czy wy oglądaliście jakieś adaptacje Jane Austen, może jakieś, których ja nie widziałam, a jeśli któreś z tych, to może macie inne opinie niż ja, albo takie same jak ja. No, powiedzcie mi cokolwiek, jak zawsze. Na razie, do zobaczenia, cześć.